Panie burmistrzu, w tym wydaniu mam pytanie. Skieruję do pana 4 pytania naszych mieszkańców. Cytuję pierwsze z nich. Posiadam azbest na dachu. Jak i gdzie mogę go zutylizować? Od kilku lat jesteśmy w programie utylizacji azbestu. Jest to praktycznie wykonywane za darmo, to znaczy zdjęcie i zutylizowanie. Natomiast oczywiście właściciel tego dachu musi sobie załatwić i zająć się pokryciem czy położeniem nowej nawierzchni. Także tego nie finansujemy. Natomiast program działa tak, że w roku poprzedzającym składa się wniosek, my robimy takie zestawienie, my jako gmina, i wysyłamy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdyż on się zajmuje pokryciem kosztów takiej utylizacji, czyli Generalny Urząd Marszałkowski. Tam wnioski są składane do Urzędu Marszałkowskiego. Dlatego też taki wniosek należy pobrać z urzędu, złożyć go u nas w urzędzie, a my się resztą sprawy zajmujemy. Ale powtórzę jeszcze raz, w roku poprzedzającym składamy takie wnioski na rok następny. Czyli jeżeli złożony będzie ten wniosek teraz, w tym roku, to realizacja w 2019 roku. Drugie pytanie. Panie burmistrzu, czy liczy pan na głosy Dąbrówki w wyborach? Jak najbardziej tak, jak na głosy wszystkich mieszkańców naszej gminy, a szczególnie powiedziałbym nawet Dąbrówki, dlatego że w tej kadencji w Dąbrówce przeliczeniu na jednego mieszkańca to najwięcej środków zainwestowaliśmy właśnie w sołectwie Dąbrówka Wielkopolska. Trzecie pytanie. Znam gminy, w których działa budżet obywatelski. Moim zdaniem jest to bardzo dobra idea, która powoduje aktywizację środowiska lokalnego. Czy rozważa pan uruchomienie takiego budżetu w naszej gminie? Praktycznie namiastki takiego budżetu na terenie naszej gminy funkcjonują. Są to fundusze sołeckie, czyli można powiedzieć w naszych sołectwach taki budżet obowiązuje, ale patrząc na tą przyszłą kadencję, zgłosiłem już wniosek do Rady Miejskiej. Najprawdopodobniej na najbliższej sesji zostanie przyjęta stosowna uchwała uruchamiająca budżet obywatelski. Tak w skrócie mówiąc, oczywiście mówimy tu o roku 2019 i budżecie roku 2019. W skrócie mówiąc, jest to 10 zadań na terenie miasta i 10 na terenie wsi. Razem przeznaczamy na to 200 tysięcy, czyli też tak ogólnie mówiąc, dofinansowanie zadań do 10 tysięcy złotych z budżetu. Oczywiście zadania mogą być droższe, ale wtedy ta grupa inicjatywna musi być to co najmniej 5 osób, widzących jakieś tam przedsięwzięcie do realizacji zgodne z tym regulaminem tego przyznawania tych środków z budżetu obywatelskiego, później głosowanie oczywiście, no i realizacja w 2019 roku jako pierwsza taka dotycząca takiego typowego budżetu obywatelskiego. Czwarte pytanie. Panie burmistrzu, może warto rozważyć wprowadzenie w naszej gminie programu wspomagającego wymianę pieców węglowych na gazowe? Znam szereg gmin, które taki program realizują. My do tej pory realizujemy program związany z budową oczyszczalni przydomowych. Praktycznie zainteresowanie tym programem pomału wygasło. Na ten rok był złożony, na 2018 był złożony tylko jeden wniosek, a więc środki tu pewne są i przewidujemy właśnie zamianę czy uzupełnienie tego programu budowy oczyszczalni przydomowych, bo oczywiście on zostanie. Przewidujemy od 2019 roku również wspomaganie wymiany pieców węglowych na gazowe, bo to jasno chcę podkreślić, nie mówimy tu o wymianie pieców węglowych na węglowe, ale ekogroszek czy coś takiego, tylko zdecydowana zmiana systemu ogrzewania na takie naprawdę ekologiczne, a nie udawane ekologiczne. Także taki program mam zamiar od 2019 roku uruchomić. Oczywiście wnioski też po uruchomieniu tego programu będą zbierane. Przeznaczamy na ten cel. No jeszcze tak dokładnie nie jest to rozpracowane, jakie kwoty będą, ale na pewno będzie to podobnie jak przy oczyszczalniach przydomowych, czyli ograniczona górna granica dofinansowania do takiego przedsięwzięcia. Będzie potrzebna dokumentacja, ale taka zwykła, nie jakaś tam zlecona komuś do wykonania, tylko zdjęciowa, jak to wygląda obecnie i później, czy też komisja, która to oceni, i później zdjęciowa po wykonaniu i rozliczeniu tego zadania. Dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi. Dziękuję bardzo, miłego dnia.